Cztery wartości, które powinnaś znać, jeżeli sprzedajesz obecnie nieruchomość, mieszkanie w Trójmieście. Po pierwsze, ponad 14 tysięcy. Tyle jest obecnie aktywnych ofert sprzedaży mieszkań w Trójmieście tylko na portalu OtoDom. I mówimy tutaj tylko i wyłącznie o mieszkaniach. Punkt drugi. 67,8%. Dokładnie o tyle spadła ilość wniosków kredytowych o kredyt hipoteczny wśród kupujących. Zgodnie z danymi portalu bankier.pl, z rynku w ciągu jednego roku zniknęło ponad 2/3 klientów kupujących mieszkania na kredyt. Jest to najgorszy wynik od 2008 roku. Po trzecie, 15,5%. Tyle wynosi inflacja zgodnie z danymi podanymi przez Główny Urząd Statystyczny w lipcu. Oznacza to, że jeżeli sprzedajesz mieszkanie, na przykład warte 500 000 zł i czas sprzedaży przedłuża się do pół roku, przez te pół roku nominalnie tracisz 40 000 zł. I to tylko przy założeniu, że sprzedasz to mieszkanie po cenie ofertowej. Więc jeśli sprzedajesz mieszkanie, lepiej sprzedaj je szybko. I po czwarte, od 17 do 23%. Tyle, zgodnie z danymi Narodowego Banku Polskiego, w pierwszym kwartale 2022 roku wyniosła różnica pomiędzy cenami ofertowymi a cenami transakcyjnymi mieszkań w dużych miastach w Polsce. Oznacza to, że jeżeli nie umiesz negocjować ceny, bądź nie umiesz bronić się przed technikami negocjacyjnymi drugiej strony, możesz stracić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych.